Osoba uzależniona od alkoholu oraz członkowie jej rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc instytucji stworzonych do tego celu. Wśród nich jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku. Jej siedziba znajduje się w budynku Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ulica Bema 60/1, pokój 2 i 3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana do koordynowania działań w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego. Tak w największym skrócie. Jeśli chodzi o zobowiązanie do leczenia odwykowego, jest to procedura motywująca do podjęcia leczenia osoby, które mają problem z alkoholem i jakby nie chcą podjąć tego leczenia dobrowolnie, czy też nie mają odpowiedniej motywacji ku temu, a z drugiej strony ich picie stwarza wiele problemów rodzinnych czy społecznych. Jeśli chodzi o koordynowanie działań w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, to co roku przygotowujemy uchwałę Rady Miejskiej w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który zawiera wskazówki co do działań na rok następny. Zwykle dzieje się tak, że działania w roku następnym są koordynacją tego, co robimy w bieżącym roku, jako że pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym czy osobom z problemem przemocy domowej potrzebuje jakby kontynuacji. Nie można tych osób nagle zostawić tylko dlatego, że kończy się rok. Osoby, które mają problem z alkoholem osobiście, mogą się zgłosić bez żadnego skierowania i bez żadnej innych dokumentów do jakiejkolwiek poradni placówki lecznictwa odwykowego. Podjęcie takiego leczenia nie wymaga skierowania, wymaga tylko własnej chęci do pracy. Takie osoby mogą do nas przyjść, uzyskają szczegółowe informacje co do tego, gdzie mogą się zgłosić, co mogą zrobić z tym swoim problemem, jak można rozwiązać różne sprawy. Podamy adresy wszystkich placówek, które powołane są do tego, aby nieść pomoc takim osobom, ich rodzinom oczywiście. Stąd też właśnie finansowane są przez miasto różne placówki pomocowe, czy punkty pomocowo-informacyjne, konsultacyjne, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z jakimiś tam problemami, dysfunkcjami, w tym właśnie z rodzin z problemem alkoholowym. Jeżeli ktoś przychodzi do nas i oczekuje, że jedno zdanie wypowiedziane tutaj spowoduje, że komisja, nie wiem, zmieni świat, no to oczywiście no, tak się nie da, ponieważ proces uzależnienia jest długim procesem, w który zaangażowany jest nie tylko osoba pijąca, ale również cała rodzina. To jakby odwrócenie tego również wymaga procesu i długotrwałej pracy wszystkich członków rodziny. Niestety nie da się tak dać jednej tabletki komuś i nagle wszystko się wraca do normy. Niestety rodzina przystosowuje się do tej sytuacji, w której się znalazła i nie zawsze to przystosowanie jest takie dla nich dobre. Znaczy wszystko robić do tego, żeby mieć jak najwięcej spokoju i to jest naturalny sposób pokonywania trudności, tak żeby mieć jak najwięcej czasu, jak najwięcej spokoju, żeby jak najmniej się denerwować i jak najmniej ponosić szkód. Niestety te nasze intuicyjne działania nie zawsze przynoszą nam korzyść i potem dzieje się tak, że popełniamy błąd za błędem, a sytuacja się tylko nawarstwia. Dlatego warto jest rozwiązywać te problemy w sposób dosyć konkretny. Warto sięgać informacji, po to zresztą tworzy się tyle placówek, w których można tą informację uzyskać, można uzyskać wsparcie, również pomoc prawną. Na portalu informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakładce Zdrowie, profilaktyka uzależnień znajduje się opis procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz wniosek o zobowiązanie do leczenia. Informacje o pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych znaleźć można pod numerami telefonu 85 869 65 60 i 869 65 61. We'll be right back.
We'll be right back.